Was bardzo serdecznie. 18 dzień dzisiaj, w oktobra. Ja byłam na pobraniu krwi. Widzę się tak, na pobraniu krwi, tak jak widzieliście. Grzecznie się wypchałam w kolejkę. A teraz zabieram się za robienie śniadania dla nas. Bartek wczoraj był w pracy, więc dzisiaj ma wolna. A na śniadanie jajecznica będzie z grzybkiem. Pod grzybkami. Nie wiem, jak to się kurczaki nazywa. Ale chyba pod grzybki. Taka cebulka mała. Masło klasycznie. No i jajka. I tyle. No i pewnie prawdopodobnie tosty. Tak strzelam. No i kawa. To jest ważne. Czy mam wodę? Jest. Więc kawa będzie grana. Widzicie? Kubek, kubek, kubek. Idealny kontrarodzinna harmonia. Właśnie w trakcie montowania odcinka na dzisiaj, jest godzina 10:14, więc obawiam się, że pojawi się ten odcinek troszeczkę później niż 12. Tak obstawiam, ale przyszłam do Was tutaj się zapytać, czy lubicie takie lekkie ASMR właśnie na tych filmach, bo początek sam to jest takie, jest muzyczka, ale również słychać głosy w tle, na przykład jak kroję warzywa, zalewam kawę, wiecie, coś w tym stylu. Więc piszcie, czy lubicie, to Wam się podoba, czy nie. Jestem ciekawa, bo jeżeli Wam się to nie podoba, no to tego robić nie będę, po prostu rzucę muzykę. I tyle, ale uważam, że to jest dość ciekawe i mimo wszystko ja lubię. I ja, mi się takie rzeczy podobają. Po prostu. Więc jestem w trakcie właśnie montowania vloga dla Was. Bartek poszedł odkurzać samochód. Nie wiem, co nagle w niego wstąpiło, że postanowił odkurzać samochód. Okej. Na pewno dzisiaj pojedziemy do Tago. To na pewno. Bo ja mam ochotę na te paluszki. Na te, wiecie, co te rureczki, co Wam pokazywałam ostatnio, jak byliśmy ostatni raz, ale na te konkretne. A jak nie będzie, no to wezmę te. Też były dobre. Albo jakieś inne, jak będą. I może pojedziemy do apteki, bo muszę kupić, musimy kupić Octanisept. I z dołu wziąć gaziki, żebym miała je tutaj. Ale nie, mamy kodan, ale czytałam, że kodanu nie można właśnie do kikuta pępowinowego. Do pępuszka po prostu dziecka nie można użyć, więc potrzebujemy właśnie Octaniseptu. I czegoś jeszcze potrzebujemy? Chyba nie. Chyba nie. Znaczy, może jeszcze pojedziemy. Chciałabym do tego Dilsa. Chciałabym pojechać do jakiejś większej galerii, ewentualnie połazić troszkę, ale chciałabym tu gdzieś zakupić ten płyn, o którym Wam chyba mówiłam, właśnie do czyszczenia. Płyn do podłóg. Bym chciała właśnie też z tego, bo widziałam, że jest. Zobaczymy. Może uda mi się go namówić, chociaż szczerze wątpię. Dawno też nie związywałam w ten sposób włosów, czyli
Kitka jest dość wysoko, ale jakoś mi to pasuje. No. Dzisiaj włosy nie są już takie jakieś super piękne jak wczoraj, no bo po nocy, no ale trudno. Dzisiaj w ogóle mnie jakoś tak boli po lewej stronie i przynajmniej rano bolało. Dzisiaj to tak trochę te jajniki taka, takie no, są. Ale nie boli to jakoś tak bardzo, ale czuję. Tak jakbym miała lekką miesiączkę, ale to jest taka lekka miesiączka, nic więcej mnie nie boli. Ale boli mnie właśnie po tej lewej stronie. Bolało albo boli. W sumie na razie nie odczuwam, bo siedzę. Jakbym miała kolkę. I żebra, i cała właśnie ta strona tu. Troszeczkę właśnie bardziej odczuwam tą stronę. Rano też mała mi się wpierdzielała nóżkami w żebra, bo czułam ucisk na żebra. A jak wyjeżdżaliśmy, znaczy wjeżdżaliśmy, wrzucaliśmy do domu od pobrania krwi, wiecie, małą kropkę, tyle. To trzymałam rękę na brzuchu, bo czułam lekko skurcz. I czułam po prostu jej pupę, no bo jest odwrócona główkowo, no to strzelam, że to pupa, nie główka. Jak mój brzuch się rusza na boki, a on stoi w miejscu. I się tak, wiecie, ociera tak jakby trochę, wiecie o co chodzi. Więc śmieszne uczucie to nawet było. No ale chciałabym, żeby wyszła. Naprawdę, już mam powoli dość tych wszystkich badań, pobierania krwi, jeżdżenia do tego szpitala na te wizyty. Mam powoli już dość. I tego non-stop łażenia do łazienki w nocy. Ja wiem, że potem będzie gorzej, bo pójdę do łazienki, max 5 minut i koniec, i idę dalej spać. A jak będzie już malutka na świecie, no to trochę dłużej posiedzę, żeby ją po prostu nakarmić w nocy i przewinąć, jak no zrobi jakąś niespodziankę. Ale nie mogę się po prostu doczekać, kiedy ona już tu będzie. I nie będzie mnie bolał ten brzuch, nie będzie mi tak ciężko się przekręcać na te boki, bo ja śpię w ten sposób, że aktualnie się nie przykrywam, bo jest mi gorąco. Ale robię sobie taki właśnie kołder rulonik na jednej stronie i się tak jakby w niego wtulam. Kładę sobie właśnie trochę pod brzuchem tą kołdrę, żeby wyrównać między nogami tą kołdrę. Bo jest mi tak po prostu wygodniej. I się tak do niej przytulam. I jak się budzę w nocy do łazienki i wracam do łóżka, to na drugą stronę i to tak za każdym razem, a potrafię się obudzić z 5-6 razy w nocy. Tylko do łazienki. A więc no, ciekawie. I naprawdę już nawet nie mogę tego doczekać, jak ona będzie już tutaj. Bo ten plecy już na pewno nie będą mnie boleć, ten brzuch nie będzie mnie boleć. Ta waga będzie schodziła. Jak będę karmiła piersią, to jeszcze szybciej. Ale będę potrzebowała więcej zapotrzebowania kalorycznego, no bo będzie wysysało troszeczkę. No ale mimo wszystko. Mamy 37 tydzień i 2 dni. Czy tam 3 dni, 3 dni. Licząc sobotę, to 3 dni. Jest teoretycznie 38 tydzień. Nieskończony, w sensie. No nieskończony, nieskończony. Jest 38 tydzień, ale jeszcze nieskończony. Muszę też dzisiaj zrobić pomiary ciała i nagrać, żeby zdążyć ewentualnie, bo nie wiem, kiedy mała się urodzi. Tak naprawdę. Ale to też bym chciała. Ale to chyba każda mama. Jak jeszcze jest w ciąży, że ten ostatni miesiąc to dłuży się i dłużej, dłużej, dłużej. Nie wiem, czy ja wam mówiłam ten, to co kiedyś wam kiedyś przeczytałam, jak szukałam cytatów chyba do zdjęcia, to że ciąże trwa tam ileś dni, tam 200 coś, czy tam. Nie, czekajcie, to było rok trwa 365 dni, 9. miesiąc ciąży trwa 4000 coś tam dni. To jest po prostu wieczność. Po prostu, że to jest wieczność, ten 9. miesiąc. Bo my tak stoimy w niepewności, czy już się zacznie, czy się nie zacznie, że chcemy, żeby się zaczęła, się tu nic nie zaczyna. I tak. Takie o. No ale każda mama chyba tak marzy, już ten 9. miesiąc już taka męczarnia. Już by się chciało, żeby dziecko było na świecie. Bo już ma się dość. Mi chociaż to trochę umila ten czas właśnie nagrywanie dla was vlogtobrów.
prostu, bo chociaż mam jakieś zajęcie, mam się czymś zająć. Tutaj montaż, tutaj nagrywanie i chociaż ten czas jakoś zlatuje. A jakbym miała właśnie tak normalnie, to ja nie wiem, co ja bym zrobiła. Przecież bym się zanudziła w ciągu dnia. No pokaż. Co? A! No właśnie, to jest hydrofonem. Ale to nie musi być sylwester, to musi być jakiś inny zwierz. No, by inne zwierzę, a nie nasz kot. Ale nic nie widzę. Ale sierść widać, a Sylwester tylko tak brudzi, bo wiem, bo noszę czarne spodnie. Wydaje mi się, że to on. Chociaż wiesz, może jakiś, wiesz, kundy czy coś. Nie wiem, czy kiedyś jedliście i czy lubicie tak bardzo, na przykład jak ja, ryż z mlekiem. Po prostu ubóstwiam. Tylko, że u mnie, nie wiem, czy cukrem też się dawało, czy nie, ale nie jestem pewna. Ja zazwyczaj lubię i robię z solą. Nagła zmiana planów, jakby. Musimy jechać najpierw do tego. Pety ciastka, jak już mówiłam. I potem po sklepach chcę tutaj w Radzyminie połazić. Ale moja teściowa dała Daltona do mojej mamy, więc widzimy do moich rodziców. To jest rybacki. Tak, jak ja wtedy kupiłam te spodnie w tym Chińczyku, to Bartek się uparł na to. Wyglądam w tym zajebiście. Tak, jeszcze te okulary. Nie możesz mieć takie, bo możesz mieć takie jak ja. Jakie? Takie. Takie, ja wiem. Bezbarwne. Bezbarwne, jeszcze okrągłe. To wtedy już tak. Może kiedyś. No nie, czekaj, chciałem zjechać. Do światła nie chcę jechać. Nie chcę do światła. Chcę sobie nadalać od światła. Czyli pojedziesz prosto na przystanek. Chyba ta już krąży tutaj. Ja mogę coś właśnie okulary. Dzięki. Są prawdę. To ci w ogóle czyścić nie będę. Czyść chcę sam. Co trzeba jeszcze raz? Więc jedziemy do moich rodziców. Zawieść winogrona. Zostawiliśmy im winogrona 30 kg. Tak? No tak mniej więcej. No po zważeniu. Mama będzie miała co z nich robić. Mam taką nadzieję. Auć. A teraz jedziemy do Dioza w Żartowie. Tu. I albo do Biedra, albo do Lidla. Żeby od razu już było, co? Mhm. A potem do Dobcia. I o 20 to jest kiedy. Zobaczymy, czy zdąży w ogóle. I fajna rękawica. O, i decha. Gdzieś? Duża. Tylko nie wiem, czy... To 25. Tylko teraz się zastanawiam, czy w tym nie będzie wekszyn tani. No, pójdziemy i zobaczymy. Dobra. Już.
mieliśmy babeczki też. Masz to tartę. Ale no, akurat tarty to ja nie chcę robić, co nie? Zatem nie umiem, nie robiłam tarty nigdy. Dobra, teraz to już wszędzie święta. Dosłownie. Advent calendar. Taki u. Kartki, nie kartki. Wszystko świąteczne. Nie, załamuje się, że wszystko świąteczne. Jedynie co to na tych alejkach w środku. Są jesienne, o. Wróciliśmy do domu. Jest godzina 24. Co minutę zaczyna się taniec gwiazdami. A my dopiero zawróciliśmy. Chciałam po prostu wam pokazać, co kupiliśmy. Byliśmy w Lidlu, byliśmy w Action, byliśmy w Dillsie, w Żyrardowie. I teraz wam pokażę rzeczy, które dostałam w prezencie od Hani. Hania dostała paczkę PR-ową z Garniera i po prostu postanowiła mi oddać trzy rzeczy, bo o jedną ją poprosiłam, bo nie mam. Taki. Mówiłam wam, że z witaminą C. Dała mi również ten krem. Nie użyła go, ale postanowiła, że mi go odda, bo ma tam swoje i nie potrzebuje. Więc dzisiaj użyję. Nie ma tutaj napisane, czy to krem na dzień, na noc, czy co. Skóra matowa. Ja mam mieszaną. Nie ma też ten problem. No i oddała mi maseczkę. Jest też kolejna maseczka, użyję. No i zrobiła zapas ostatnio tych olejków do włosów. Więc dała mi jeden. Mimo że ja tamten mam dotąd gdzieś wykorzystany, więc niewiele, ale będę miała chociaż już zapas, bo one są naprawdę fajne. Podobno te mają zniknąć. Więc nie fajnie. To mi się nie podoba, bo mi się nawet sprawdzają. W Lidlu kupiliśmy dwa razy ryż biały, cukier wanilinowy, żel fix, tylko że to chyba ma iść na dół, chociaż nie jestem pewna. Bułki 10, ale zjedliśmy parę po drodze. I dwa razy ciasto francuskie do tych ciasteczek, co wam mówiłam. Muszę je włożyć, tylko nie wiem, czy do lodówki, czy do zamrażarki, ale chyba do lodówki. W aptece kupiliśmy Octanisept również, więc mamy tą jedną najważniejszą rzecz dla dzieci. W Action zostaną kupione chyba tam do spryskiwaczy, czy coś tam wziął, a ja worki na śmieci do łazienki. No i teraz Dills. Sok pomarańczowy, gąbeczki do makijażu. I to się bardziej po prostu opłacało. Zobaczymy. Będę pierwszy raz miała takie mniejsze, więc spoko, zobaczymy po prostu. Contemporary. Mam nadzieję, że to jest to. Ale raczej mi się to wydaje, że wielofunkcyjny spray czyszczący. Zobaczymy. No i perfumy wzięłam. Po prostu. Podobało mi się zapach, że kończy mi się. Mam jakiś owocowy taki zwykły też, który nie trzyma się prawdopodobnie długo. I owocowy. A owocowy mi takiegoś nie gra. Więc wziąłam taki. Tak, weź go wyjmij. O. Wygląda w ten sposób. Jakby interesował kogoś. Tak, to jest taki fajny zapaszek. Tylko są to jakieś nuty pokazane? Nie. Po prostu takie perfumy. Dobra, ja je wyciągnę. Tylko muszę pamiętać, żeby nie łapać za korek, bo mi znowu spadnie.
I to tak naprawdę tyle. Teraz gwiazda mi już leci, a ja się zabieram za robienie kanapek dla Bartka. Do pracy? A, ten jest ślub. No i za kolację. Mam nadzieję, że Wam się ten vlog podobał. Takie zwykłe, no niestety, no takie życie. Wszystkie te vlogi są takie życiowe. Mam nadzieję, że Wam się podobało i czekajcie na kolejny już jutro. Nie wiem o której godzinie.